Drodzy Państwo, po prezentacji informującej o barierach w polskim fintechu jest idealne miejsce na przedstawienie tych, dla których te bariery nie pojawiły się. Dla tych, którzy chcą działać w tej branży, chcą coś zmieniać. Został ogłoszony konkurs dedykowany startupom, które oferują nowoczesne produkty i usługi dla branży finansowej. Do 4 września wszyscy, którzy mają taki plan, pomysł, chcą przedstawić, mogli zgłaszać swoje projekty. I jury, w skład którego wchodził pan Janusz Diemko, pan Piotr Mieczkowski, pan Jacek Bukowski, pan Zbigniew Wiśniewski i pan Paweł Bułgaryn, wybrali 5 laureatów. Jeżeli panowie są, zapraszam. Drodzy Państwo, to właśnie oni, wybrali 5 najlepszych firm, które chcą działać w branży fintechowej. I dziś wieczorem ogłosimy, kto wygrał ten konkurs. Natomiast w ciągu najbliższych kilkunastu minut Państwo będziecie mogli wybrać tą firmę, która według Was ma najciekawszy projekt. Bo teraz każdy z 5 laureatów będzie miał 8 minut, żeby zaprezentować swój projekt. Dziękuję panowie. A na scenę zapraszam pierwszego laureata naszego konkursu. Przedstawicieli firmy Biltech. Pan Jędrzej Małolepszy i pan Bartosz Petryński. Dzień dobry, nazywam się Jędrzej Małolepszy, jestem współzałożycielem firmy Biltech, gdzie skupiamy się na segmencie płatności cyklicznych, tworząc narzędzie do agregacji rachunków od dostawców bezpośrednio do banków oraz aplikacji fintechowych. A skorzystając z okazji, że jesteśmy na kongresie, który skupia się wokół technologii, między innymi w bankowości, chciałem pokazać Państwu kilka przykłady kilku promocji, jakie banki oferują swoim klientom detalicznym, które skupiają się wokół rachunków, mówiące o cashbackach, zwrotach, zapłatności rachunków nawet do 300 zł rocznie dla klientów indywidualnych. I możemy się chwilkę zastanowić nad tym, dlaczego dla banków tak istotnym aspektem jest płacenie rachunków. I gdy pomyślimy sobie o jednym aspekcie, że płatności rachunków to jest najpopularniejszy use case transakcyjny w bankowości detalicznej, i jest to trzeci najpopularniejszy use case transakcyjny w ogóle, zaraz po sprawdzaniu salda oraz sprawdzaniu historii transakcji. Drugi bardzo ważny aspekt jest następujący. Klienci utożsamiają sobie płacenie rachunków, jak i drugi najważniejszy powód, dlaczego ten bank, w którym płacę rachunki, jest bankiem, z którym mam główną relację. I jest to drugi najważniejszy powód zaraz po tym, gdzie przelewają pensję. I gdy zestawimy to sobie z informacją, że aż 34% dochodu rozporządzalnego w Polsce na osobę w gospodarstwie domowym jest wydawane właśnie na cykliczne faktury, rozumiemy, że to jest zarówno bardzo ważna część budżetu nas, osób fizycznych, jak i bardzo ważna część funkcjonalności banków. I my, tworząc Biltech, od 2 lat zastanawialiśmy się nad tym, jak stworzyć idealne doświadczenie płatności cyklicznych. Braliśmy pod uwagę 3 rzeczy. Pierwsza rzecz to jest pokrycie z ponad 95% masowych wystawców faktur. Drugi aspekt, równie bardzo istotny, to jest to, żeby dać kontrolę odnośnie tego, kiedy będzie dokonywana płatność, klientom, a nie zmuszać ich do poleceń zapłaty czy do automatyzowania płatności cyklicznych. Oraz trzecia rzecz, klient chce widzieć wszystkie faktury od swoich dostawców w aplikacji, z której już dzisiaj korzysta. Czy to jest bank, czy to jest Challenger Bank, czy to jest aplikacja B2C. On chce widzieć je tam, gdzie dzisiaj zarządza swoimi finansami. I to, co stworzyliśmy jako Biltech, stworzyliśmy technologię, która pozwala już dzisiaj pobrać dane o fakturach bezpośrednio z e-booków od ponad 300 najpopularniejszych dostawców w Polsce. Wszystko jest w jednym API, gdzie pobieramy dane o fakturze, takie jak kwota, termin płatności, numer rachunku bankowego czy numer faktury, które pozwalają łatwo dokonać płatności, oraz przede wszystkim pobieramy status danej faktury, czy ona jest opłacona, nadchodząca czy zaległa, i aktualizujemy to każdego dnia, oraz co najważniejsze, walidujemy te dane, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowość tych danych i dostarczamy to nasze całe API, naszą całą technologię w modelu white labelowym, co pozwala bankom oraz aplikacjom wdrożyć ją i przedstawiać jako swoją natywną funkcjonalność w bankowości lub aplikacjach. Jak to wygląda z perspektywy użytkownika? Na przykładzie jednej z popularniejszych aplikacji. Klient wybiera sobie spośród ponad 300 dostawców, jakich oferujemy, wybiera sobie swoich dostawców, podaje login i hasło do e-booka,
Następnie widzi wszystkie swoje faktury razem z kwotą, terminem płatności oraz statusem, który jest bardzo istotny dla klienta, czy ona jest opłacona, czy jest nadchodząca, czy zaległa. Oraz potem z poziomu infrastruktury płatniczej danej aplikacji może dokonać płatność lub, jeżeli jest możliwość takiej funkcjonalności w aplikacji, może ją w łatwy sposób odroczyć na ponad 30 dni. Jednym z przykładem wykorzystania naszej technologii jest aplikacja Moje Usługi od banku ING, która wykorzystuje właśnie naszą technologię po to, żeby dostarczać dane o fakturach od wszystkich dostawców dla klientów banku ING oraz po to, żeby aktualizować każdego dnia status opłacenia tych faktur. I to właśnie dzięki naszym danym, które dostarczamy, klienci w aplikacji Moje Usługi mogą w jednym miejscu zobaczyć wszystkie swoje faktury, mogą dostawiać powiadomienia o tym, że za 3 dni będzie termin płatności faktur oraz dzięki temu, że dajemy statusy opłacenia faktur, aplikacja Moje Usługi może przypomnieć klientom, że już faktury są po terminie płatności, a wciąż są nieopłacone. Do tego Moje Usługi też dostarcza bardzo fajne rozwiązania płatnicze, jak automatyzacja płatności ze stokanizowanej karty, czy odroczenie płatności za rachunki. I sukces moich usług, gdzie jest już ponad 20 tysięcy użytkowników, którzy skorzystało z tego nowego sposobu na płacenie rachunków, również jest dla nas bardzo istotny, bo to znaczy, że my jako dostawca technologii, jako vendor, dobrze odpowiedzieliśmy na potrzeby rynkowe. Stworzyliśmy ponad 300 połączeń z dostawcami. Dodatkowo dostarczamy statusy, które pozwalają kontrolować informacje o tym, kiedy dana faktura będzie opłacona oraz czy jest opłacona, czy jest nieopłacona oraz dostarczamy to w modelu white labelowym. I dzisiaj to wszystko jest dostępne, ten cały bundle jest dostępny w produkcie Bilta Happy, który już od kilku miesięcy oferujemy produkcyjnie. Natomiast, żeby stworzyć w końcu nowy standard płatności cyklicznych i spopularyzować rozwiązanie płatnicze, które już od wielu lat w Polsce wiele firm próbuje zrobić, wiedzieliśmy, że potrzebujemy jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy. Mianowicie możliwości ustawienia automatycznego wysyłania faktur do ulubionych przez klienta aplikacji czy banków bezpośrednio z poziomu dostawcy usług. I dzisiaj mam ogromną przyjemność po raz pierwszy pokazać światu Państwu to, co wykonaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Stworzyliśmy bramkę płatniczą, która jest tylko i wyłącznie do płatności cyklicznych. Do dzisiaj dostawcy cyklicznie przedstawiali użytkownikom możliwość jednorazowych płatności przez bramki płatnicze. Od dzisiaj mogą jednorazowo udostępnić rozwiązanie do cyklicznych płatności. Jak ona wygląda w praktyce? A posiada wszystkie cechy, te, które posiadają inne bramki płatnicze. Jest BLIK, jest szybka transakcja przez bank, jest jednorazowa płatność kartą, jest odroczenie z Twisto, również jest możliwość stokenizowania karty płatniczej, czyli jej zapisanie i zautomatyzowanie płatności. Również klient w każdym momencie może sobie sprawdzić dzięki bezpośredniemu połączeniu z systemem billingowym dostawcy bieżącą fakturę oraz wszystkie wystawione, nieopłacone faktury, które sumują się na saldo oraz ta najważniejsza rzecz, której jeszcze nikt nigdy nie zrobił. Na bramce płatniczej są dostępne aplikacje i banki, które już wdrożyły Bilt Happy i może klient bezpośrednio z bramki płatniczej od dostawcy, na którą wszedł z eBoka, może sobie ustawić automatyczne wysyłanie faktur bezpośrednio do tej aplikacji. W praktyce to wygląda następująco. Klient, naciskając na przycisk opłać teraz w eBoku lub w mailu, gdzie się zalogował od swojego dostawcy, przechodzi na paywall, wybiera swoją ulubioną aplikację, następnie może ją w łatwy sposób opłacić poprzez infrastrukturę płatniczą danej aplikacji. Tam widzi już automatyczne połączenia, bez żadnych formularzy, bez zbędnych umów, bez żadnego podawania haseł. Ma już automatyczne połączenie, dzięki czemu widzi wszystkie faktury od tego dostawcy w tej aplikacji, którą sobie wcześniej wybrał. Oraz dzięki temu, że Biltek posiada połączenie z systemem billingowym i widzi każdego dnia statusy płatności danych faktur, w momencie, jeżeli nowa faktura jest generowana poprzez dostawcę w systemie billingowym, automatycznie ona jest wysyłana właśnie do tej aplikacji, którą klient sobie wybrał na paywallu i dzięki temu ta aplikacja jako pierwsza może poinformować klienta, że nowa faktura już została wystawiona przez dostawcę i dzięki temu, że statusy non-stop są aktualizowane, możemy klientowi przypominać, że za 3 dni jest termin płatności lub ta aplikacja może z pełną pewnością powiedzieć klientowi, że twój termin płatności już minął, a faktura dalej widnieje w systemie billingowym jako nieopłacona. Dzisiaj już wdrożyliśmy, Biltek pojadł do 26 dostawców przez ostatnie 3 miesiące dzięki ciężkiej pracy naszego 19-osobowego zespołu i dzisiaj możemy z pełną dozą pewności powiedzieć, że jesteśmy w stanie 2 razy lepiej konwertować użytkowników na płatności online niż inne bramki płatnicze od masowych dostawców. Podsumowując, udało nam się już ukończyć niedawno pilotaże z kilkoma bankami pod kątem komercyjnego wdrożenia naszego Bilt Happy bezpośrednio bankowości detalicznej, gdzie klienci będą mieć możliwość podpięcia danych z faktur od ponad 300 dostawców.
udało nam się już przeprocesować miliony faktur i dzięki naszej technologii już ponad 150 tysięcy faktur zostało opłaconych na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych. Oraz Biltech Pay po 3 miesiącach od startu już ma 26 dostawców, masowych wystawców faktur, którzy mają łącznie ponad 100 tysięcy abonentów. A dziękuję ślicznie Fundacji Rozwoju Obrotu Gotówkowego. Ja oraz co-founder Bartosz Petryński jesteśmy dla Państwa dzisiaj, jutro. Bardzo chętnie porozmawiamy z każdym, kto również wierzy w wizję stworzenia nowego standardu i chciałby się przyłączyć. Dziękujemy. Jędrzej, bardzo, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że Państwo zapamiętaliście Biltech, zanotowaliście sobie kilka szczegółów po to, żebyście mogli na koniec tych wszystkich prezentacji wybrać swojego lidera. Teraz zapraszam kolejnego laureata, pani Anna Szczygielska, firma Viacash. Proszę o slajdy. W międzyczasie się przywitam. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Jeszcze Państwo nie widzicie pierwszego slajdu, ale zaraz się pewnie zaczniecie zastanawiać, co na cashless kongres robi osoba, która przez następne 8 minut zamierza Państwu opowiadać o gotówce. No właśnie. Zaraz to wszystko wyjaśnię, ale zanim wyjaśnię, to jeszcze powiem kilka słów o sobie. Ja się nazywam Anna Szczygielska, tak jak tutaj przedstawiono mnie wcześniej. No i dyrektorem generalnym Viacash Via Fintech w Polsce zostałam w styczniu 2020 roku, w tym najszczęśliwszym roku dotychczas, a przynajmniej w ostatnim dziesięcioleciu. Na tym zdjęciu to ja w styczniu właśnie. Ono mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, że miałam wtedy krótkie włosy. Po drugie, że nie każdy jest fotogeniczny, a to nie pomaga w sprzedaży. A na koniec właśnie o sprzedaż, drodzy Państwo, chodzi. Co będziemy sprzedawać, zaraz opowiem. Ale zanim to opowiem, co sprzedajemy, to jeszcze powiem, skąd pochodzimy. Via Fintech pochodzi z Niemiec. To jest forteca, to jest centrum płatności gotówkowych w Europie, bardzo dobrze stojące. Dokładnie to pochodzimy z Berlina. Z Berlina, tam skąd pochodzi również to zdjęcie, takie zrobione kalkulatorem, ale po prostu spontanicznie się zachwyciłam, będąc w jednej z kafejek w Berlinie, kiedy próbowałam zapłacić za kawę kartą. No i tak to wyglądało. Nie można zapłacić za kawę kartą, nie ma też Wi-Fi, bo uwaga, wielki brat czuwa. Wydaje mi się, że to zdjęcie całkiem dobrze syntetyzuje podejście Niemiec i ich zaufanie do płatności bezgotówkowych i w ogóle do technologii jako takiej. My oczywiście w Polsce jesteśmy gdzieś zupełnie indziej, parę długości do przodu, no ale wydaje się, że patrząc na te ostatnie dane z NBP, wydaje się, że pandemia tak troszeczkę nadszarpnęła tym naszym zaufaniem do pieniądza cyfrowego. Gdyż w marcu 2020, kiedy została ona ogłoszona, to po prostu stadnie ruszyliśmy do bankomatów i wypłata gotówki z bankomatów stała się niejako naszym sportem narodowym. Od tego czasu wypłaciliśmy sobie bagatela dodatkowe 60 miliardów złotych, które gdzieś tam sobie krążą w gospodarce. Tak jak tutaj widać na tych wykresach, obiecuję, więcej wykresów nie będzie. Generalnie ten cały wysiłek, tą falę naszego odnowionego entuzjazmu dla gotówki unieśli oczywiście operatorzy systemów bankomatowych w Polsce. Unieśli tą falę, unieśli też oczywiście powiększone koszty, przede wszystkim powiększone koszty transakcyjne. Częściej korzystaliśmy do tych bankomatów, częściej trzeba było jeździć, wypełniać je, serwisować i tak dalej, i tak dalej. Koszty się podniosły, operatorzy nie byli zadowoleni. Koniec końców oczywiście odczuł to ostateczny konsument. Mieliśmy różne gniewne nagłówki w prasie, wszyscy to widzieliśmy. No ale mogą Państwo powiedzieć, że przecież nie ma problemu, jesteśmy na cashless kongres, tak? Tutaj pan doktor wcześniej mówił, że za jakieś 10 lat mniej więcej dojdziemy prawdopodobnie do poziomu używalności gotówki, jaki widzimy w Szwecji albo w Wielkiej Brytanii. 10-15% wszystkich płatności to jest zaledwie gotówka, cała reszta to jest bezgotówka. No i wówczas jakby wydaje się, że nie będzie problemu. Natomiast należy sobie wówczas zadać pytanie, czy utrzymywanie takiej infrastruktury, która jest dedykowana do obsługi gotówki tylko i wyłącznie, czy to będzie wtedy jeszcze opłacalne? No, prosta matematyka wskazuje, że chyba nie. Skoro mamy taką samą bazę kosztową, a mniej transakcji, no to jakby jasno z tego chyba wynika, że każda jednorazowa transakcja jednostkowo będzie po prostu kosztowała średnio więcej. W związku z czym utrzymywanie takiej infrastruktury chyba przestanie się zwyczajnie opłacać.
Czy ona w ogóle będzie potrzebna? No cóż, popatrzyliśmy na Szwecję, popatrzyliśmy na Wielką Brytanię. Rzeczywiście można dojść, powiedzmy, do poziomów bliskich zeru, jeżeli chodzi o używanie gotówki, ale do tych poziomów zupełnie zerowych właściwie nigdy się nie dochodzi. Zawsze znajdą się tacy uparci konsumenci, którzy kochają gotówkę albo tylko jej potrafią używać. To jest wszystko, co potrafią. W związku z czym trzeba im będzie zapewnić tani i powszechny dostęp do gotówki. Jak to zrobimy? No, zapewne większość z Państwa co najmniej kilka razy w życiu albo chociaż raz skorzystała z cashbacka. Idzie się wtedy do sklepu z kartą płatniczą i wypłaca się 300 albo 500 zł, prawda? Bardzo proste. No, myśmy też uznali, że to jest tak proste, że warto na tym pomyśle budować, tylko że myśmy go jeszcze rozbudowali. Krótko mówiąc, zrobiliśmy jeszcze dwa kroki do przodu. Jeden krok to jest taki, że nasze transakcje, za pomocą naszych transakcji można zarówno wpłacać, jak i wypłacać, w związku z czym każdy terminal płatniczy staje się tak wpłatomatem, jak i wypłatomatem. No i druga rzecz, wszystko się odbywa za pomocą telefonu komórkowego, za pomocą smartfona. Nie mamy plastiku, nie ma karty, nie ma problemu. To są dwie najważniejsze cechy. Przed chwilą mój poprzednik mówił o tym, że sprzedają się teraz rozwiązania white labelowe. No myśmy też na to wpadli. Też pomyśleliśmy, że white label to jest coś, co konsumenci lubią i doceniają. Nie lubimy mieć kolejnych aplikacji do obsługiwania na naszych smartfonach. Już i tak mamy ich dostatecznie dużo. W związku z czym nasze rozwiązanie staje się w formie white labelowej integralną częścią aplikacji mobilnej banku. Oczywiście tylko w dobrych bankach. Proszę Państwa, jak to może wyglądać? Zapewne mamy tutaj obserwatorów sceny fintechowej w Europie, w związku z czym N26 budzi jakieś skojarzenia. To jest jeden z najpopularniejszych w tym momencie banków challengerów, najbardziej utytułowanych, no i naszych jednych z najwierniejszych partnerów. Współpracujemy z nimi od lat, no i tak wyglądamy, tak wygląda Via Fintech w ich aplikacji. Wchodzimy do aplikacji N26. Zaraz zobaczymy pierwsze menu, pierwszy widok, a później menu właściwe. No i mamy Cash 26, pierwszy przycisk od góry, to my. Wybieramy depozyt albo wypłatę. Zdecydowaliśmy się na wypłatę 100 euro. Potwierdzamy PIN-em. Zaraz system nas poprosi, żebyśmy jeszcze raz potwierdzili, czy jesteśmy pewni, że chcemy wypłacić 100 euro. No i co dostajemy? Dostajemy kod kreskowy w aplikacji naszego ulubionego Challenger Banku. Ten kod kreskowy to jest po prostu EAN13. Najpopularniejszy standard na rynku, tysiące produktów, które skanujemy codziennie w kasach sklepów, używa właśnie EAN13. My też, właśnie po to, żeby ułatwić transakcję. Jak to wygląda w sklepie? To jest dość stary już spot reklamowy, nakręcony właśnie przez N26 na początku naszej współpracy razem z Rossmannem. Rossmann w Niemczech był bodajże pierwszą siecią detaliczną, która nas gościła w swoich kasach. Mamy kod kreskowy, skanujemy, jak każdy inny produkt. Wypłacamy gotówkę. To wszystko. Dosłownie moment. Dlaczego więc Via Cash to jest, uważamy, technologia przyszłości? No fast, błyskawiczna transakcja. Dla naszych partnerów detalicznych to jest bardzo ważna rzecz. Średni czas obsługi klienta przy kasie to jest jeden z najważniejszych KPI, wszyscy to wiemy. Żadnych dodatkowych aplikacji, white label. Digitalizujemy gotówkę, ona wchodzi do systemu tak samo jak wychodzi, bez karty. Mamy elementy ekonomii współdzielenia. Ta infrastruktura, w której ta gotówka będzie obsługiwana za pomocą Via Cash, to nie jest infrastruktura dedykowana. Ona jest utrzymywana z innych źródeł. W związku z czym koniec końców musi być tańsza. No i mamy międzynarodową sieć placówek, które obsługują transakcje Via Cash, 16 tysięcy. Gdzie one w tym momencie są? Tutaj Państwo mogą zobaczyć na mapce. Te granatowe kraje to te, w których już transaktujemy aktywnie. Region Dach, Włochy. W tym roku właśnie przechodzimy przez proces implementacji w Grecji i w Hiszpanii. Jak widać, Hiszpania na rok przed planem. 2021 zamierzamy już aktywnie transaktować w UK, w Polsce i we Francji. No a potem marzy nam się oczywiście podbicie Ameryki, Brazylii, Turcji, całego świata w zasadzie. Czy to się uda, zobaczymy, ale w Via Fintech wszyscy uważamy, że warto think big. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, Anno. Dobra. Drodzy Państwo,
Drugi laureat za nami. Mam nadzieję, że cały czas notujecie. I teraz zapraszam przedstawiciela firmy Zero QS, Jarosław Kaczmarczyk. Witam serdecznie wszystkich. Jeszcze musimy chwilkę zaczekać. W międzyczasie też może wprowadzę wszystkich. Nasza firma akurat zajmuje się mocno handlem detalicznym i no prawie się udało. Zajmujemy się handlem detalicznym i tam właśnie są użytkowane nasze rozwiązania. Nasze rozwiązanie akurat jest hardwarem. To znaczy my produkujemy mobilną kasę samoobsługową. Jest to rozwiązanie opatentowane. Ona ma kształt wózka sklepowego, tak jak widać. Czyli to jest standardowy kształt, którego nie boi się żaden klient, ponieważ to testowaliśmy między innymi z Biedronką, że inne kształty wózka, jakieś futurystyczne, po prostu są odstraszające. Więc tak wygląda to rozwiązanie. Mamy tutaj wagę, skaner kodów kreskowych, kamerę czy ekran dotykowy. Zaraz opowiem, po co to wszystko wkładać na wózek sklepowy. Przecież wózki są takie przyjemne, działają. Po co tutaj to komplikować? Ano po to, żeby cały proces zakupowy mógł przebiegać szybko, przyjemnie i łatwo. Przy wykorzystaniu naszego urządzenia klient wchodzi do sklepu, bierze nasz wózek, skanuje produkty za pomocą skanera kodów kreskowych i wkłada je do koszyka. Jak mówiłem wcześniej, mamy system wagowy i system wizyjny. Oba te systemy cały czas nadzorują cały proces sprzedaży i sprawdzają, czy nie doszło do jakichś błędów bądź kradzieży, bądź jakichś innych niezawinionych zdarzeń. Więc klient sobie cały rachunek zbiera do tego naszego wózka, później po prostu wychodzi ze sklepu i płatność jest automatycznie pobierana z jego konta. I teraz właśnie omówmy trochę o płatności. Jak to wygląda? U nas akurat jest dostępna tylko bezgotówkowa płatność i chcieliśmy, aby nasze rozwiązanie odpowiadało na potrzeby rynku. Klienci chcą mieć wiele możliwości płatności. Chcą, żeby to było wygodne, szybkie i dostępne. Więc my mamy wprowadzoną tutaj integrację między innymi ze standardowymi stanowiskami kasjerskimi, z kasami samoobsługowymi, z dedykowanymi stanowiskami płatniczymi i z aplikacjami mobilnymi, czy to sklepu, czy naszą aplikacją mobilną. To rozwiązanie jest najciekawsze, to znaczy ono daje właśnie tą możliwość bezkolejkowych zakupów. Jeśli stokenizujemy tam kartę kredytową, debetową, no to wtedy po prostu wózek, jeśli wykryje, że cały proces zakupowy przeszedł pozytywnie drogę, czyli weryfikacja przeszła pozytywnie, wtedy dopuszcza automatycznie płatność. Jest wykrywane, że po prostu opuścił strefę płatniczą i wtedy płatność jest pobierana automatycznie z konta. Jest to najwygodniejsze rozwiązanie nigdzie indziej niespotykane w handlu detalicznym, które teraz wprowadzamy. Tutaj jest jeszcze bardzo istotne to, że my jako producent hardware'u i software'u zresztą też bardzo mocno, ale jednak rozwiązania, które jest fizyczne, tak naprawdę możemy tutaj do monopolistycznego rynku płatności w sklepach detalicznych dopuścić nowych graczy, to znaczy mniejsze podmioty, które chciałyby po prostu wejść gdzieś w ten rynek handlu detalicznego, no bo w tym momencie jest on dosyć mocno skonsolidowany i bardzo ciężko tam dopuścić kogoś. My dzięki temu, że jesteśmy zintegrowani z sieciami handlowymi i z ich systemami płatności, możemy po prostu taką firmę dopuścić poprzez nasze API do naszego systemu i to jest bardzo, bardzo istotne i to jest ta innowacja, która tak naprawdę zwiększa konkurencyjność też rynku i, no i już teraz mocno rozwija tak naprawdę jeszcze inne startupy, które działają na rynku płatności bezgotówkowych. Co daje w skrócie nasze rozwiązanie? No oczywiście szybkie, wygodne zakupy, to jest najważniejsze. Tego my oczekujemy jako klienci. Przyjazna, fachowa pomoc, no sami tylko to robimy, zakupy nie jesteśmy od nikogo zależni. Na końcu prosta płatność bezgotówkowa, to jest bardzo istotne, ponieważ robiliśmy też badania z bankiem ING i na ten temat i to jest bardzo istotne, aby płatność była bardzo prosta i szybka. To jest jeden z faktorów rozwiązania idealnego, na które klienci zwracali uwagę. Oczywiście są dodatkowe funkcjonalności jak nawigacja, możliwość tworzenia list zakupowych, inspiracje w formie przepisów. To wszystko po prostu pomaga nam robić wygodne, szybkie zakupy. Tylko
czemu sieci handlowe miałyby to nasze rozwiązanie wdrażać w swoich sklepach? No to jest podstawowe, fundamentalne pytanie. Udało nam się znaleźć win-win tak naprawdę dla klientów i dla sieci handlowych. Dzięki automatyzacji całego procesu sprzedażowego i lepszym zarządzaniu stanami magazynowymi sieci handlowe są w stanie generować bardzo duże oszczędności, co przekłada się później tak naprawdę na zysk. Tutaj jeszcze do funkcjonalności warto o nich wspomnieć, że jest bezpośrednio spersonalizowany marketing i zbieranie informacji o nas jako klientach. Okazuje się, że my tego chcemy tak naprawdę, żeby gdzieś dostać na terenie sklepu spersonalizowane reklamy do nas, ponieważ to są specjalne promocje dedykowane dla nas. Z jednej strony sklepy wiedzą, że my jesteśmy zadowoleni dostając takie reklamy, natomiast sklep jest w stanie po prostu zwiększyć swoją sprzedaż. I tutaj bardzo istotne jest to, że wszystkie te czynniki mogą wpłynąć aż na 8% zwiększenie potencjalnej przyszłej marży EBITDA. I to jest bardzo istotne. Sklepy o tym wiedzą, to jest zbadane między innymi przez McKinsey & Company. Jest to opisane w raportach i po prostu świat idzie w tą stronę. No właśnie, sklepy o tym wiedzą. Stąd nasi klienci. Pierwsze wdrożenia są już w takich największych sieciach handlowych jak Carrefour, IKEA czy X5. Jest to może mniej znana u nas, ponieważ jeszcze no, nie weszła, chociaż teraz się przymierza, ale to jest największa rosyjska sieć handlowa. Więc naprawdę mamy dużych partnerów, którzy widzą w tym potencjał i to rozwiązanie jest cały czas rozwijane i wdrażane. Przechodzimy do kolejnych rolloutów. Co istotne, nasze rozwiązanie jest opatentowane na wszystkich kontynentach poza Afryką, tak naprawdę, więc bardzo, bardzo poważnie podchodzimy do naszej ochrony własności intelektualnej, jeśli o to chodzi. No i dzięki temu, że nasze rozwiązanie jest tak innowacyjne, jesteśmy w stanie tak łatwo przeprowadzać nas wszystkich przez ten proces zakupowy, a sklepom generować tak naprawdę większe zyski, nawiązaliśmy partnerstwo między innymi z PwC i Microsoftem i zostaliśmy też włączeni do największego akceleratora na świecie, Plug and Play. Jest to akcelerator amerykański, który akurat ma swoją siedzibę w Dolinie Krzemowej i z nim współpracujemy dosyć mocno. I już niedługo będą tego efekty. Myślę, że wszyscy zobaczą je na rynku. Technologia jest uznana za technologię przyszłości. Gdzieś podobne rozwiązania powstają tak naprawdę. My dzięki temu, że już pracujemy nad tym jakiś czas i mamy własność intelektualną zabezpieczoną, bardzo się z tego cieszymy. To tylko pokazuje, że ten rynek się rozwija i wszyscy po prostu, mam nadzieję, chcemy szybkich, wygodnych zakupów i chyba do tego to wszystko powinno dążyć, więc po prostu rozwijamy to nasze rozwiązanie cały czas. I z tej sceny chciałbym od razu powiedzieć, że mamy otwartą rundę inwestycyjną, jeśli jest ktoś, czy osoby, czy podmioty, które by chciały z nami tworzyć handel jutra, zapraszamy do współpracy, jesteśmy otwarci. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Robert. Drodzy Państwo, już czwarty finalista za nami. Zachęcam wszystkich do słuchania ciekawych projektów, ponieważ wkrótce będziemy głosować. Za nami już czterech laureatów. Nie wiem, jak Państwo sobie zapisaliście, ale ja zapisałam sobie to tak. Biltech, zarządzanie fakturami. Via Cash, nowoczesne wpłaty i wypłaty. Zero QS, wózek z kasjerem. A teraz zapraszam pana Roberta Cegielskiego, firmę PayPo. Dzień dobry. Krótkie sprostowanie. Cegliński. Zawsze mylą. Przepraszam bardzo. Nie ma sprawy. Do tej prezentacji chciałbym podejść trochę inaczej. Nie będzie standardowego szukania problemu i potem nagle zaskoczenia rozwiązaniem, rozwiązującym ten problem. Ja od razu przejdę do sedna i powiem, dlaczego nam się udało. I dlaczego ta nasza firma jest w tym miejscu, gdzie jest i co było kluczem do sukcesu.
Przez 32 miesiące, gdzie wystartowaliśmy w styczniu 2018 roku komercyjnie z integracjami, pozyskaliśmy już 280 tysięcy klientów, aktywnych klientów, przy tak naprawdę znikomych nakładach na marketing. To jest moja taka prywatna, subiektywna lista. Ja jestem w PayPo od samego początku. Jestem dyrektorem finansowym, ale byłem też odpowiedzialny za wiele innych rzeczy, jak ten zespół się tworzył, ta firma się rozwijała. I to jest te pięć rzeczy, które moim zdaniem wpłynęło na to, dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Pierwsze to produkt. O tych tematach produkt, skalowalność, ja zaraz będę troszkę więcej mówił, ale tak jeszcze w jednym zdaniu. Produkt, czyli coś, za co ja nie muszę płacić klientowi, żeby on z tego korzystał. Ja widzę wielki problem z wieloma fintechami, żeby przekonać każdego nowego klienta, oni muszą liniowo generować koszty marketingowe. To jest moim zdaniem droga donikąd i w dzisiejszych czasach inwestorzy zaczynają to weryfikować i coraz ciężej jest kolejne rundy finansowania zbierać. Druga rzecz to skalowalność. Projekt, który chce osiągnąć rentowność w szybkim terminie, musi bardzo szybko mieć możliwość skalowalności. Tylko dzięki temu, że my mamy już tych 280 tysięcy klientów, pozwoliło nam już od jakiegoś czasu być firmą rentowną i już płacić podatki CIT, czyli ja już tak naprawdę już wszelkie swoje straty podatkowe z lat poprzednich już zużyłem. Kolejna rzecz to jest zaufanie. To jest ważny element, to są partnerzy biznesowi. To było na przykład strategiczne partnerstwo z Przelewami 24. To była inwestycja Alior Banku. To była deal, transakcja z Allegro. To jednak każda taka kolejna transakcja otwiera nam drzwi do 10 innych partnerów. Kolejna rzecz to jest zespół, to co powiedziałem. Jak ja zaczynałem, było 3 osoby w PayPal, teraz jest 40 osób, ale ten zespół rosnął w miarę jak my rosliśmy skalą. Nie było takiej sytuacji, że ja miałem już 40 osób czy 20 osób, a nie miałem jeszcze produktu. Nową osobę zatrudnialiśmy dopiero wtedy, kiedy obecny zespół już nie był fizycznie w stanie wziąć więcej zadań. Więc do momentu, kiedy ta nowa nie przychodziła osoba, to każdy musiał interdyscyplinarnie podejść do swojego stanowiska i robić jeszcze to. Ja siedziałem też na linii w boku. Ja sprzedawałem nasze rozwiązanie. Więc to jest gdzieś, myślę, że też klucz, żeby ograniczyć koszty na początkowej fazie wzrostu. No i kolejna rzecz to szczęście. Nie wiem, jak nam to się udało, ale przez 3 lata, gdzie wszyscy mówili o wejściu dużych graczy europejskich, światowych na ten rynek, nadal jesteśmy prawie sami. I naprawdę nam się to podoba. My szalejemy co miesiąc coraz większe wdrożenia, przebijamy plany znacznie więcej i tak naprawdę ten rynek nam i tak pomaga. Wracając do produktu. Pewnie każdy z Państwa gdzieś się spotkał, mam taką nadzieję, z naszym produktem, czyli odroczonych płatności. Co jest ważne, wejście do finansowania e-commerce, czyli finansowania transakcji tuż po wyjściu z koszyka, musi się odbywać bardzo płynnie. My musieliśmy stworzyć rozwiązanie od podstaw, które pozwalało bez żadnych większych formularzy, bez żadnych ankiet, bez żadnego przekierowywania na weryfikację tożsamości, zrobić rozwiązanie, które nam pozwoli ocenić ryzyko płatności danego klienta, a jemu tak naprawdę dać możliwość uzupełnienia tylko imienia, nazwisko, swojego numeru PESEL i potwierdzenia transakcji SMS-em. Dla klientów powracających jest to wręcz już tylko sam kod SMS-owy. Druga rzecz to jest ta skalowalność, bo to nie tylko nowi partnerzy, ale to jest też to, żeby ten produkt miał rzeczywiście sens także w drugiej części naszej działalności, czyli wśród tych sklepów e-commerce. Badania pokazują, że 42% porzuconych koszyków wynika z braku środków konsumenta. To jest gigantyczny problem dla e-commerce'u, który my gdzieś skrzętnie wykorzystaliśmy. Podobną sprawą jest
fakt, że 30% płatności w internecie nadal się odbywa za pobraniem, a to jest naturalny substytut naszego rozwiązania, więc 30% e-commerce'u wystarczyłoby nam tylko wymienić się z usługą pobrania. Kolejna rzecz to jest to, co rynek może nie doceniał, ale nie wiedział, jak się do tego zabrać, to było potencjał branży fashion. W branży fashion jest prawie 9 milionów klientów bez dostępu do szybkiego finansowania. Jeszcze jakiś czas temu nie było możliwości sfinansować zakupu butów, sukienki kredytem, chyba że się miało kartę kredytową, ale to jest w ogóle coś innego. Nam chodziło o to, że jestem w sklepie, wybieram sobie dany towar i tak samo szybko, a nawet szybciej niż przekierowując mnie do banku, robiąc nawet pay by linka, otrzymuję finansowanie na zakup takiego towaru. Więc wkroczyliśmy w coś, co wcześniej nie miało w ogóle dostępu do tego finansowania, bo to na przykład z drugiej strony mamy branżę elektroniki, która aż była naszpikowana wszelkim takim digital lendingiem i tam akurat jest to bardzo popularne. To wynika, jeden z powodów jest to, że tam są jednak wyższe koszyki i tym instytucjom finansowym, bankom po prostu się bardziej opłaca taki proces robić. Tutaj na branży fashion nikt nie miał pomysłu, jak to zrobić tanio, ażeby się jednak opłacało. Ten slajd pokazuje rzeczywiście, że nam się przez te 3 lata udało tą branżę fashion mocno w nią wejść, mocno eksplorować i właśnie na samej górze nasze najnowsze już miesięczne, dwumiesięczne wdrożenie, czyli grupa LPP, to jest kolejne otwarcie kolejnych drzwi, bo wiem, że w naszym pipeline są naprawdę bardzo duże e-commerce, więc jeszcze do końca roku ciekawe projekty będziemy pokazywać. To jest taki szybki slajd może dla tych, którzy to interesuje, gdzie tak naprawdę znajduje się klient, nasz klient, ten konsument. Mamy firmy pożyczkowe, które były zainteresowane i są zainteresowane klientami trochę bardziej subprime, ale też tymi klientami zostawiającymi ślad cyfrowy, ale też klientami, którzy gdzieś z tym internetem nie mają styczności. Są też banki, które są bardziej zainteresowane tym klientem Prime, a my tak naprawdę łączymy trochę to, trochę to, ale dzięki temu jesteśmy w stanie oferować to dość szerokiej grupie klientów. I tak na podsumowując, PayPal tak w kilku liczbach. Mamy 80% rynku płatności w ciągu tych 3 lat. 280 tysięcy klientów B2C i 1000 ponad sklepów B2B. Nie licząc oczywiście naszej obecności w marketplace Allegro, gdzie tak naprawdę jesteśmy podłączeni pod 15 tysięcy takich małych merchantów, ale my to w naszych statystykach traktujemy jako jeden. Ostatni slajd to jest to, co jeszcze pokazało mi, że jakby moje doświadczenie z tych ostatnich 3 lat, że kluczem do sukcesu jest jednak gotówka. Przy takiej rotacji należności ja mogę finansować 10 razy większy obrót niż moje dostępne środki, a już po 18 miesiącach miałem dodatni cash flow, czyli mimo że ja zebrałem tak naprawdę rundę i dogrywkę, to ja nadal mam te środki od inwestorów. Ja nie potrzebuję kolejnej rundy, a mam z czego dalej finansować rozwój. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, Robert. Mam nadzieję, że myślicie Państwo nad swoim liderem cały czas. Przypominam, Biltech, zarządzanie fakturami. Via Cash, nowoczesne wpłaty i wypłaty. Zero QS, wózek z kasjerem. PayPro, kupuję dziś, płacę jutro. I teraz przed nami ostatnia prezentacja. Zapraszam przedstawicieli firmy Sport Bonus, pan Sebastian Konieczny i pan Bartosz Kwiatkowski. Cześć, Sebastian. Witam, Bartek. Mamy problemy z prezentacją, ale wygramy. Mamy dwie akurat. Zgłosiliśmy się jako Sport Bonus, a widzicie tutaj dobre zakupy, ale
chyba to pokazuje dynamizm, jaki działamy jako fintech. Zgłosiliśmy się w marcu, mamy wrzesień. Trochę się u nas zmieniło, więc za chwilę powiemy wam, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Ja na początku muszę powiedzieć wow i chciałem tu podziękować z tego miejsca koleżankom i kolegom, którzy pojawili się na tej scenie, bo kawał dobrej roboty. Fajnie widzieć, że startupy, fintechy się rozwijają i taki poziom, jaki tu widzieliśmy, naprawdę szapoba dla was. Trochę teraz o nas. Spotkałem tego gościa 8 lat temu. Wydawało nam się, że mamy wspólne DNA sportowe. Może nie widać, ale jednak trochę tam coś kiedyś było. Natomiast to, co nas połączyło, to wspólne marzenie. Mieliśmy marzenie, żeby zrobić coś, nie wiedzieliśmy co, żebyśmy zrobić coś, co pomoże przez naszą codzienność w funkcjonowaniu klubom sportowym. Jako, że mamy DNA sportowe, no to myśleliśmy o klubach sportowych. I to było takie nasze marzenie, które sobie wymarzyliśmy 8 lat temu, a teraz mamy 8 minut, żeby wam powiedzieć, co wymyśliliśmy 8 lat temu, co zrealizowaliśmy. Już 7 minut, tak? Na co wydaliśmy no, bardzo dużo milionów złotych. Zaskoczę was, ja Sebastiana znam również 8 lat. Tak naprawdę te 8 lat to jest opowieść o marzeniu, bo to, co my tutaj zaraz wam pokażemy, to jest spełnianie naszych marzeń. Marzenia same się nie spełniają, trzeba je zrealizować. I my, mam nadzieję, za chwilę naszą technologią zrealizowaliśmy marzenia, nie tylko nasze, ale i zobaczymy zaraz, że również innych. Ta droga nie była prosta, była bardzo wyboista. Na początku drogi ludzie nam mówili, słuchajcie, tego nie da się zrobić, słuchajcie, odpuśćcie. No ale my nie odpuszczaliśmy, zaangażowaliśmy się w to, to jest nasza pasja, to jest nasz czas, to są nasze pieniądze, które wydaliśmy na to. Natomiast jesteśmy szczęśliwi, bo spełniliśmy swoje marzenia. Nasze marzenie to technologia unikatowa na skalę światową. Wiem, że to brzmi strasznie odważnie, ale chyba tak jest. Nawet na pewno tak jest. To technologia, która pozwala finansować lokalne społeczności, takie jak kluby sportowe, szkoły, przedszkola. To jest właśnie to, na czym się skoncentrowaliśmy. I to marzenie ma opakowanie, ta technologia ma opakowanie aplikacji, którą stworzyliśmy, którą zaraz pokażemy na liczbach i pokażemy, jak to wdrożyliśmy i dzięki czemu ten sukces udało się nam odnieść. Tak, super, super, bo jesteśmy w tym miejscu, jesteśmy na kongresie płatności bezgotówkowych, a nasze marzenie właśnie opiera się na integracji tego środowiska i fajnie, że tu jesteśmy, tak podkreślę, bo to jest dla nas mega ważne, że akurat wam to zaprezentujemy i pokażemy. To, co widzicie tutaj, to jest spersonalizowana aplikacja dla ruchu Chorzów. Kibice ruchu Chorzów pobierali tą aplikację i mogli wspierać swój ukochany klub. Liczby, które tutaj widzicie, pokazują, jakie były efekty tej aplikacji, którą zrobiliśmy 7-8 miesięcy temu. Tak. Pierwsza ważna informacja z tego slajdu to 1000 sklepów internetowych. Czyli w tych sklepach mogli kibice robić zakupy i wspierać swój klub. Każdy zakup ma określoną zwrotkę, czyli z każdego zakupu wiadomo, jaka kwota wspiera mój ukochany klub, w tym wypadku Ruch Chorzów. Co ważne, kibice, sympatycy ruchu, sam ruch pozyskał 100 partnerów lokalnych, w których zostało zainstalowane 174 terminale płatnicze. Co ważne, te punkty partnerskie nie zostały pozyskane przez nas. One zostały pozyskane przez lokalną społeczność. To lokalni sympatycy, prezes, inni ludzie chodzili za tymi terminalami i dało się przekonać 100 partnerów na montaż terminali. Co ważne, kibice zostawili w aplikacji ponad 7 tysięcy swoich numerów kart płatniczych. I dzisiaj idą do sklepu, do fryzjera, do kwiaciarni, do zakładu mechanicznego, płacą kartą płatniczą, nic nie mówią, pani, o nic ich nie pyta, a oni wspierają klub określonym procentem od dokonanych transakcji. Wszystko dokonuje się w czasie rzeczywistym. To, co jest szalenie istotne, jak trener Rengel mówi, szalone istotne jest to, że tak naprawdę ta suma, która jest na dole, 100 tysięcy złotych, to jest to, co przynieśli kibice. Robiąc zakupy, zrobili 30 tysięcy transakcji w punktach partnerskich. I to zrobili je cashless, bez użycia gotówki. Dlatego też podkreślam, że to jest bardzo fajnie, że tu możemy o tym mówić i pokazywać, że kibice angażują się w rozwój rynku cashless. To, co jest istotne w tym naszym biznesie, w tym naszej technologii, to również nie sam biznes, ale też również społeczność, bo bez społeczności nie dalibyśmy tego rady zrobić.
Sympatycy Ruchu Chorzów na tej aplikacji wykonali 112 tysięcy aktywności różnego rodzaju. To jest 1000 razy więcej niż na Facebooku klubowym. To jest naprawdę bardzo fajna liczba. Tak, to akurat ta liczba i akurat ta aktywność to jest konik Sebastiana. On mógłby o tym opowiadać prawie budząc się w nocy. Natomiast to, co jest znowu moim konikiem, to transparentność tego programu, tego rozwiązania, tej technologii. Każdy uczestnik tego programu, tej technologii wie, gdzie robił zakupy, czyli ma podgląd do tego. Wie też, że o tym wie też sklep, czyli sklep ma podgląd do transakcji. No i klub oczywiście wie, gdzie kibice robili zakupy, a to jest też ważne pod względem takim analitycznym. Pokażmy teraz filmik, jak budują społeczność lokalnie, bo my jesteśmy gaduły i czas nam się kończy powoli. Lekcja druga. Zakupy stacjonarne. Dobry. Witam was w kolejnej lekcji. Słuchajcie, stworzyliśmy sieć punktów, które przajają ruchowi. Wszystkie możecie obejrzeć w aplikacji, a będzie ich w pierun więcej. Aplikacja, którą pobraliście, mu funkcja geolokalizacji. To znaczy, że pokoże wam kaj możecie najbliżej wesprzeć nasz ruch. Każdy punkt, który znajdziecie, ma swój profil. Kaj macie info, jaki jest adres, godzina otwarcia i inne pierdoły. Tam też będziecie widzieć, wiele z tej aplikacji idzie na ruch. A żeby to widzieć, musicie mieć zarejestrowaną kartę, co go dałem na poprzedniej lekcji. To wam teraz powiem, jak to w realu jest wszystko proste. Ekspedientka o nic was nie pyta, wy sami nic nie robicie i na przykład będzie karta jak zwykle do terminala i tyle. Nie bolało, pa? Mnie tyżnie, a wsparłem ruch 3% od moich zakupów. Szczerze? To zbyt piękne, co by było prawdziwe. No ale tak jest. Czym się? Rysk. To była maskotka Ruchu Chorzów, która pokazywała, jak dokonać transakcji, budować społeczność. Chcemy wam jeszcze pokazać kolejne aplikacje, które dokonaliśmy, żebyście zobaczyli, w jakim kierunku poszła nasza technologia. Zrobiliśmy aplikację na prośbę rodziców Kacpra, który zbierał na najdroższy lek na świecie. Włączyliśmy się w tą akcję, co pokazało, że na takie rodzaje rozwiązania jest bardzo duże zapotrzebowanie. O ilości osób, które się do nas zgłosiły, żebyśmy taką aplikację zrobili, to nie muszę wam mówić, to naprawdę są setki osób. Na pewno na ten rynek za niedługo wejdziemy z naszym programem. Kolejna aplikacja, której jestem osobiście bardzo dumny, to jest aplikacja dla przedszkola, którą zrobiliśmy. Niespełna 200 rodziców co miesiąc wspiera przedszkole od 600 do 1000 zł. To jak na przedszkole, gdzie jest 50 parę dzieci, to naprawdę bardzo duże pieniądze. To, co tutaj widzicie, to jest pokazanie, w jakim kierunku chcemy iść. Tu już nie zobaczycie tylko marek sportowych. Oczywiście są te największe, Pogoń Szczecin, Ruch Chorzów, jest cała pierwsza liga, czyli tak naprawdę 18 klubów z całej Polski. Do końca tego roku chcemy mieć 4 kluby ekstraklasy, które będą miały naszą aplikację. No ale to też są inne brandy. Brandy takie jak Szlachetna Paczka, jak Muzeum Powstania Warszawskiego. To wszystko pokazuje, że wyszliśmy ze sportu i tak naprawdę w każdym elemencie, w każdym aspekcie naszego życia nasza technologia może być użyta. Tak, to chyba najważniejsze, że poszliśmy szeroko. Zresztą to ludzie przyszli do nas i powiedzieli, czego oczekują. My po prostu dostarczamy im technologię 0-0. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Nie uciekajcie, zostańcie na scenie. Drodzy Państwo, to była ostatnia prezentacja naszego laureata. Ja teraz chciałabym zaprosić na scenę wszystkich. Biltech Jędrzej, Wiakesz Anna, Zero QS Jarosław i Pejpo Robert. Dasz mikrofon? Poproszę o drugi mikrofon. Teraz chciałabym, żebyście w jednym zdaniu powiedzieli, dlaczego nasi widzowie mają głosować właśnie na was. Zapraszam. Jędrzej, Biltech. Dobrze. Jedno tak zdanie. Okej. W 19-osobowym teamie od kilkunastu miesięcy próbujemy w końcu zrealizować wizję, którą wielu próbowało od lat, by zintegrować wszystkie rachunki od wszystkich dostawców w jednym miejscu we wszystkich bankach w Polsce i wierzę, że ta nagroda może nam
spopularyzować, zedukować rynek i dostarczyć kolejne banki, kolejnych dostawców, którzy pomogą nam realizować tą wizję i w końcu spopularyzować rozwiązanie do płatności cyklicznych w Polsce. Dzięki. Ania. Ja myślę, że nas warto wybrać dlatego, że budujemy największą europejską sieć wpłatowo-wypłatową, niezależną od banków i niezależną od operatorów bankomatów i wpłatomatów. To może być coś naprawdę wielkiego. Dziękuję. Dziękuję. Jarosław. Drodzy Państwo, no mam nadzieję, że każdy tak jak my wierzy w to, że możemy po prostu bezproblemowo, szybko i wygodnie robić zakupy. I mam nadzieję, że każdy głos, który po prostu zostanie na nas oddany, przyczyni się do tego. Dziękuję. Dzięki. Robert Pejpo. Ja myślę, że nie muszę was przekonywać. Sami wiecie, na kogo głosować. Dzięki. I sport bonus. Sebastian. To mamy dwa głosy, mamy, tak? Może... Nie. To Bartek, dobra? To Bartek. Dobra. Wiesz co, nie chodzi chyba nam o wygraną. Nam chodzi o to, żeby zaprezentować nasze rozwiązanie, naszą technologię, bo ona jest, tak naprawdę wpisuje się w wszystko, co tu mówimy, czyli w cashless. Naszego programu, z naszej technologii, jeżeli skorzystacie wy, to skorzystają też inni uczestnicy tego rynku, więc tak, chciałbym wygrać, ale jeżeli nie wygram, chciałbym wam przedstawić fajny program, mam nadzieję, że nam to się udało. Dzięki. Bardzo dziękuję.